Dzień dobry wszystkim, nazywam się Robert Dadok. Chciałbym dzisiaj odpowiedzieć na wasze wszystkie pytania. Jaką rolę pełnisz w igrach, bo rzadko cię widać na boisku w meczach ligowych? Nie mam jakiejś na razie konkretnej roli w igrach. Myślę, że no tak, to jest prawda, że rzadko widać mnie na boisku, choć w tym sezonie już coraz częściej udaje mi się wywalczyć to miejsce w pierwszej 11 czy w pierwszej 18, z czego jestem bardzo zadowolony. Czy wierzysz w to, że Wigry będą w Ekstraklasie? Ja wierzę. Oczywiście, że wierzę. Gdzieś tam awansują dwie drużyny z pierwszej ligi, więc myślę, że jest to spokojnie do zrealizowania, choć wymaga to dużo też szczęścia, poświęcenia i dobrej pasty na pewno. Mam pytanie, co cię motywuje przed meczem i jak rozważasz mecz? Czy masz do siebie coś takiego, na przykład mogłem coś lepiej zrobić, pozdrawiam. Przed meczem mnie generalnie motywuje fajna muzyka, w moim przypadku hip-hop polski. Jak rozważasz mecz? Tak, nieraz po meczach mam do siebie jakieś uwagi. Gdzieś tam analizuję je czasami krótko po meczu, ale nie zaprzątam sobie później tym głowy. Również pozdrawiam. Czy wszystkie mecze są ustawione przez zakłady bukmacherskie, czy tylko część? Czy być może z racji większego zabezpieczenia przed wyciekiem słabszym zawodnikom, którzy nie mają wpływu na wynik spotkania, nie udziela się takich informacji? Dziękuję za odpowiedź. Nie mam co do powiedzenia na ten temat. Cześć, jak gra ci się u boku nowego trenera? Miałeś jakieś inne propozycje od innych klubów? Gra mi się bardzo dobrze. Gdzieś tam mam jakiś kontakt z trenerem, cały czas podpowiadam i myślę, że cały czas się rozwijam i z tego jestem najbardziej zadowolony. Nie miałem żadnych propozycji z innych klubów. Siema, jaką rolę pełnisz w igrach? Czy w igry Suwałki będą w Ekstraklasie? No to tak jak już wcześniej wspomniałem, na razie nie mam jakiejś konkretnej roli, choć ciężko pracuję na to, żeby moja rola w igrach była coraz to ważniejsza. Czy w igry będą grały w Ekstraklasie? No to tak, myślę, że jest to możliwe. Jak nie w tym sezonie, to w następnych sezonach. Na pewno my zawodnicy mamy wielkie ambicje i każdy z nas chciałby w tej Ekstraklasie grać. Kto jest twoim idolem? Twoim zdaniem Polacy mają szansę na medal Mistrzostw Świata w Rosji? Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów osobistych i zawodowych. To tak, moim idolem jak zawsze był Ronaldinho. Według mnie najlepszy zawodnik na świecie. Myślę, że teraz tak wzoruje się bardziej na Kevin De Bruyne. I gdzieś tam na takich zawodnikach z mojej pozycji środka pola. Twoim zdaniem Polacy mają szansę na medal Mistrzostw Świata w Rosji? Myślę, że na pewno mają szansę. Mamy bardzo dobry skład i zawodnika, który może doprowadzić nas do tego medalu. Pozdrawiam i życzę. Również pozdrawiam i dziękuję bardzo. Jak się czujesz w Suwałkach i w Wigrach? W Suwałkach czuję się bardzo dobrze. Już jestem tutaj półtorej roku. Gdzieś jeszcze mam pół roku kontraktu. I w Wigrach także czuję się bardzo dobrze. Kiedy Wigry będą grały w Lidze Mistrzów? Myślę, że wystarczyłoby dobudować jeszcze jedną trybunkę na stadionie i możemy gdzieś już myśleć o tej pięknej Lidze Mistrzów. W jakim klubie piłkarskim zaczynałeś grać? Zaczynałem grać w LKS Tempo Puńców. Pewnie to nikomu nic nie mówi. Grałem tam parę lat za trampkarza. I jest to także klub tam, gdzie mieszkam, skąd pochodzę, czyli z Puńcowa. Twoje poprzednie kluby, gdzie grałeś? No to tak, pierwszym klubem był LKS Tempo Puńców. Moim następnym klubem był Mieszko Piast Cieszyn,
Później gdzieś pojechałem trochę dalej do Stadionu Śląskiego Chorzów. Tam grałem przez 4 lata w szkółce. Później dostałem propozycję do przejścia do GKS-u Bełchatów. Wtedy jeszcze byli w ekstraklasie i tam spędziłem pół roku. No i później byłem przez pół roku w Pniówku Pawłowice Śląskie, a teraz już od półtorej roku gram w Wigierkach. Jakiemu polskiemu klubowi kibicujesz? Oczywiście oprócz Wigier. To na pewno kibicuję Wigierkom, to jest normalne, ale oczywiście jeszcze gdzieś chodziłem kiedyś, jeszcze jak mieszkałem w Chorzowie, chodziłem często na mecze Ruchu Chorzów. Gdzieś też im tam cicho kibicuję i jak jestem w Chorzowie, to zawsze tam przychodzę także na mecz. Co słuchać w klubie? Pozdrowisz Szymona Sobunia? W klubie jest wszystko ok. Ciężko trenujemy, przygotowujemy się do ciężkich meczy, które nas czekają no i poza tym jest wszystko ok. No i pozdrawiam Szymona Sobunia. Jak się czujesz być graczem Wigier i czy będziesz przechodził gdzieś indziej? Na razie jest mi dobrze tu, gdzie jestem. Jestem na razie bardzo zadowolony z pobytu w Wigrach. Chciałbym odgrywać jakby większą rolę w tym i gdzieś na razie nie myślę o tym, żeby przechodzić gdzieś indziej. Dziękuję wszystkim za zapytania. Myślę, że poradziłem sobie z tymi pytaniami. Gdzieś niektóre pytania są bardzo fajne, gdzieś nam mogłem przynajmniej powiedzieć, gdzie zaczynałem, gdzie grałem. Myślę, że jeden zawodnik bardzo chciałby być na tych pytaniach i wytypuję na następne pytania Mariusza Rybickiego. Pozdrawiam.